Ten odcinek chyba będzie najszybszym, jaki kiedykolwiek nagrałem. Hej, z tej strony Simon i witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Odcinku dosyć szybkim, jak wesów na hulajnodze. Ale mniejsza, dzisiejszy odcinek będzie dotyczył jednego z moich ulubionych twórców animacji na polskim YouTubie, czyli właśnie Cyborga. Myślę, że jej filmów nie trzeba nikomu przedstawiać, m.in. stworzyła Among Us, czy też Harry Potter i Kamień Nerkowy. Jej filmy posiadają bardzo prostą, a jednocześnie bardzo szczegółową animację, co mi osobiście bardzo przypadło do gustu. Świetnie dobiera memy oraz wstawki do swoich filmów, co daje dla tych filmów właśnie taki unikalny humor i charakter, który jest nie do podrobienia, chociaż dużo osób to próbowało. Powiedzmy sobie szczerze, była już taka plaga córek, nie wiem, sióstr, matek, ciotka, wujka, nie wiem, psa, kota, cyborga, ale nikomu się nie udało zrobić to tak jak dla cyborga. W ogóle nie wiem za bardzo co mówić też w tym filmiku, dlatego że jest to najszybszy jaki kiedykolwiek naprawdę nagrałem. Samo nagranie rysunku zajęło mi około, nie wiem, 10-15 maksymalnie minut. W ogóle zastanawiałem się, czy dawać jakiekolwiek przyspieszenie. Ale ostatecznie postanowiłem, że no, będzie szybki odcinek, ale myślę, że dosyć fajny. A skoro już mówimy o rysunku. Jest to, no, dosyć prosty pomysł, ale moim zdaniem bardzo efektowny. Na pierwszym planie oczywiście mamy cyborga oraz jej odkurzacz Azora jako agentów likwidujących Among Us. Ten, kto ogląda jej kanał, myślę, że będzie wiedział, o co chodzi, dlaczego, co i jak. To taki będzie mały smaczek. Tyle mamy oczywiście wybuch oraz wybuchający z tyłu jakieś kawałki pociągu. Z przodu oczywiście ciało od Among Us i z tyłu właśnie za nimi taki mały szczególik, czyli właśnie dziecko fioletowego impostor. Ten, kto oglądał film właśnie Among Us, ten będzie wiedział, o co chodzi. I w sumie to na tyle w tym odcinku. No nie będę tutaj przedłużał, bo naprawdę nie wiem, co powiedzieć więcej. A odcinek i tak wyszedł, no moim zdaniem, przedłużony niż powinien, bo naprawdę ten odcinek jest tak prosty, że w ogóle się dziwię, że wyszedł taki czas, jaki wyszedł. Przypominam, że wszystkie linki do moich social mediów oraz także cyborga macie w opisie, więc zalecam zajrzeć. A jeśli ktoś chce bardziej mi wspomóc, może zamówić we wiadomości prywatnej na Insta, karykaturę, szkic, rysunek, portret, cokolwiek. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia do innego odcinka. Cześć!